Teraz, jak już zapowiedziałem przed przerwą, będziemy sobie wchodzić do tych sekwencji bardziej złożonych. Zaczniemy od sekwencji C, tak by nakazywała logika i pewien ogólny porządek, który mamy właśnie w Ewangelii przedstawiony. Więc sekwencja C, czyli ta postawa obecnych liderów jako droga prowadząca do zatracenia, formacja uczniów jako przyszłych liderów. Więc teraz sobie wejdziemy do środka, tak, do tej sekwencji C, zobaczymy, jak ona jest z kolei zbudowana. A więc tak, mamy znowu budowę koncentryczną. Sześć elementów tworzących budowę koncentryczną. Na brzegach, czy może tak, pierwszego sobie zaczniemy. Pierwszy fragment będzie mówił nam o rozmnożeniu chleba, znany cud Pana Jezusa. Później będziemy mieć o małowierności Piotra, czyli o tym momencie, w którym Jezus idzie do uczniów przez wzburzone morze. Piotr i uczniowie go dostrzega, reszta uczniów go dostrzega. No i jak się okazuje, że właśnie to Jezus, to Piotr mówi Jezusowi, że jeżeli chce, no to niech mu każe pójść po wodzie. No ale niestety w obliczu fal i przeciwności Piotr okazuje małą wiarę i zaczyna tonąć, tak? Ale mamy również opis, jak przebywają na drugi brzeg i przychodzą do niego liczne tłumy i od razu go rozpoznają i przychodzą i jest informacja, że każdy, kto się go dotknął, został uzdrowiony. Następnie będziemy mieć fragment dotyczący krytyki i obłudy faryzeuszy oraz ich nauki, czyli wszystko, co się rozpoczyna od tego pytania, dlaczego uczniowie jedzą nieumytymi rękoma, uczniowie Jezusa oczywiście. Natomiast po drugiej stronie, w fragmencie C1, Jezus naucza swoich uczniów o prawdziwej nieczystości, ale też o konsekwencji pójścia za faryzeuszami. Ukazuje to jako pewną złą drogę prowadzącą na zatracenie. Fragment B1 z kolei będzie nam pokazywał wyjątkową wiarę, przykład wyjątkowej wielkiej wiary, mianowicie wiary kobiety kananejskiej, a na samym końcu będziemy mieć drugie rozmnożenie chleba. Więc zacznijmy od tych fragmentów o rozmnożeniach. Nie będziemy ich czytać, one są akurat takimi fragmentami dłuższymi, znamy, z drugiej strony znamy je bardzo dobrze. Chciałbym jedynie jakby tak sposób taki ewidentnie pokazać, że one są bardzo, bardzo podobnie zbudowane. Praktycznie te same elementy, które pojawiają się w jednym rozmnożeniu, pojawiają się w drugim. Wszystko zaczyna się od informacji, że Jezus przybywa w jakimś miejsce. Tu jest wskazane, że jest to góra, natomiast góra się pojawia już pod koniec tego fragmentu. Później mamy informację, że przyszły do niego liczne tłumy. W jednym i drugim fragmencie tak samo. Tu i tu mamy informację, że Jezus chorych pośród nich wszystkich uzdrowił, ale pojawia się kwestia tego, że jest już godzina późna, w związku z tym Jezus, najpierw uczniowie po jednej stronie mówią, że no, żeby ich wysłał, żeby sobie nakupili w wioskach żywności, natomiast tu Jezus z kolei mówi, że nie chcą, żeby głodowali w drodze, w związku z tym właśnie mówi, żeby uczniowie dali im chleb, dali im jeść. No i jest tam informacja właśnie odnośnie tego, ile tej żywności tak naprawdę oni w tym momencie mieli. Tam jest informacja o ilości ryb, ilości chlebów. No i później jest opis tego, jak Jezus bierze to, łamie, daje uczniom. A uczniowie ludowi. No i ostatecznie mamy taki opis, że się wszyscy nasycili, a nawet więcej, ponieważ oprócz tego, że się nasycili, to jeszcze uczniowie byli, mogli zebrać określone ilości koszów. Więc tutaj te same informacje są, one się różnią jedynie liczbami, natomiast nawet sformułowania zdania wręcz są identyczne. No i ostatecznie wszystko się kończy informacją o rozpuszczeniu ludu. Przepraszam zatem za kolor czerwony, bo razem również chyba będzie niewidoczny.
ale będę w takim razie zmuszony zmienić go następnym razem na inny. Ok, czyli kończy się wszystko rozpuszczeniem ludu. Jeżeli chodzi o samą budowę tych fragmentów, w dwóch fragmentach jest informacja o tym, że było to miejsce puste. Informacja też, że przyszedł do niego liczny lud z miast. A tutaj później się pojawia informacja, ta sugestia uczniów, żeby rozpuścił właśnie lud, ponieważ jest to miejsce puste i nie mają co jeść tutaj. Nie? Więc pierwsza jakby taka jednostka składająca się właśnie takich trzech informacji, trzech elementów tworzących taką strukturę centralną, koncentryczną, skupiającą się właśnie na postawie Jezusa, tak? Czyli informacja A, znaczy mikroelement A1, informacja o tym miejscu pustynnym, o przyjściu tłumów po drugiej stronie, właśnie, że jest to miejsce puste, żeby Jezus rozpuścił te tłumy, które do Niego przyszły. Natomiast w samym centrum mamy postawę Jezusa względem tłumów, który właśnie uzdrawia wszystkich, ulitował się nad nimi, uzdrowił chorych spośród nich. Czyli Jezus jako ten, który czyni, czyli miłosierdzie, uzdrawia chorych. Ale po drugiej stronie będziemy mieli jakby całego fragmentu, czyli tu mamy informację o tym, że przyszli, że sugestia, żeby Jezus ich już rozpuścił, czyli kazał im odejść, natomiast po drugiej stronie właśnie będziemy mieli Jezusa, który rozpuszcza lud, tak? Czyli każe odejść, ale też poleca uczniom, żeby się oddalili. Oni wtedy przybyli łodzią, a tutaj mają wejść do łodzi i odpłynąć. Tak? Więc znowu pewne idee, które się pojawiają na początku, pojawiają się na końcu. A w samym środku mamy takie dwa elementy. Czyli pierwszy opis tego, jak uczniowie przychodzą i Jezus, przepraszam, moment, w którym Jezus właśnie mówi, żeby uczniowie dali ludowi jeść. I opis właśnie tego, jak przynoszą, tak, Jezus łamie i daje uczniom, a uczniowi ludowi. A z kolei werset 20 i 21 jest jakby takim podsumowaniem tego, co się następnie dzieje, że wszyscy się najedli, a jeszcze nawet wiele, wiele zostało. Więc moglibyśmy to znowu jakoś tutaj sobie taką mikrostrukturę pokazać, że, tak, że nie muszą odchodzić, w związku z tym Jezus ich posadził na trawie, tak, że nie odchodźcie, ale usiądźcie. I później informacja, że uczniowie mają dać jeść, ile tych chlebów jest, tak, że mieli je przynieść Jezusowi, a on z kolei te pięć chlebów i dwie ryby wziął, spojrzał w niebo, pobłogosławił, potem chleby łamał i dawał uczniom, a uczniowie ludowi. Nie? Czyli ewidentnie te same idee się pojawiają w B1 i B2. Natomiast ten drugi element, czyli wersety 20-21, skupiają się na tym, że wszyscy się najedli i byli nasyceni, i po drugiej stronie jest mowa o tym, ile tych wszystkich było, tak? A tych, którzy jedli, było około 5000 mężów, oprócz niewiast i dzieci. I środek. I zebrali z pozostałych odrobin 12 pełnych koszów. Więc moja sugestia jest też taka, pojawia się tutaj właśnie, czy Jezus ukazany jest jako ten, który karmi lud, ale czyni też taką dosyć ciekawą rzecz, mianowicie każe im usiąść na trawie. I mam wrażenie, że Jezus, jako że cała Ewangelia go pokazuje jako pewnego, w pewnym określonym obrazie, tak? Obrazie pasterza Izraela, tego, który się rodzi Betlejem jako nowy Dawid, który będzie władał pas Izrael, tak? I jest tym, który widzi, że lud jest opuszczony, jak owce nie mające pasterza, w związku z tym właśnie zapewnia opiekę, tak? Czy wysyła uczniów, żeby się zaopiekowali ludem, zwiastowali Ewangelię, to teraz właśnie jest ukazany jako ten dobry pasterz, który karmi swój lud. I ta właśnie informacja o tym rozkazie, aby usiedli na trawie,
jest taką aluzją do Psalmu 23, wersetu 2, gdzie jest właśnie mowa o Bogu jako tym, który pasie lud na pastwiskach. W Ewangelii Marka jest to nawet jeszcze bardziej widoczne, ponieważ Marek stwierdza, że posadził ich na zielonej trawie, więc ta aluzja do Psalmu 23 u Marka jest jeszcze wyraźniejsza. Więc Jezus jako ten, który troszczy się o swój lud, jako ten, który karmi, jako dobry pasterz. Natomiast całość jakby skupia się ostatecznie na tym elemencie tutaj drugim właśnie o tej ilości tych pełnych koszów, które jeszcze zebrali uczniowie po nakarmieniu takiej ogromnej ilości ludzi. Więc z jednej strony ten fragment B ukazuje, jak mieli tak na dobrą sprawę mało. Tak? Przynieśli mu mało, a zebrali ostatecznie dużo. Tak? Więc dwie właśnie takie te informacje, że mieli tylko 5 chlebów i 2 ryby, a tutaj, że zebrali aż 12 pełnych koszów, a tych, którzy jedli, było takie ilości, jeszcze wszyscy byli nasyceni. Więc no to jest ten kontrast. Mieli mało, ale okazało się, że ostatecznie z Jezusem okazało się być to wystarczająco dużo, a nawet ponad to, ile potrzebowali. Więc drugie rozmnożenie chleba ma w zasadzie bardzo podobną budowę, z tym, że zaczyna się od informacji, że wszedł na górę, natomiast kończy się ten fragment o tym, że wszedł do łodzi. Później jest informacja właśnie o tłumie, który przychodzi do niego, których Jezus uzdrawia. Natomiast kończy się to wszystko rozpuszczeniem ludzi. Więc tu lud przychodzi, tutaj lud odchodzi. Natomiast w środku mamy dokładnie to samo, co właśnie w tym fragmencie o tym pierwszym rozmnożeniu chleba. Więc to dwa fragmenty wskazują nam na tę samą ideę, mianowicie właśnie, że mieli mało, ale właśnie z Jezusem okazało się, że Jezus sprawił, że wystarczyło i nawet na końcu było więcej. Zostało zebrane dużo tego pokarmu, jeszcze starczyłoby na potem. Tak jak powiedziałem, różnice między tymi fragmentami dotyczą z jednej strony poruszanych czy wyszczególnionych liczb, tak? Że z jednej strony w jednym było 5 tysięcy, w drugim były 4 tysiące ludu. Zebrano różne ilości tych koszy, były różne ilości tych ryb i chlebów. Tutaj byśmy mogli też przysiąść do tego i te wszystkie liczby sobie jakoś być może symbolicznie omówić. Ja jedynie zasugeruję taką interpretację odnośnie koszów, które zostały zebrane, ponieważ one są jakby tutaj najbardziej wyakcentowane, że zebrali 7 koszów, a tam wcześniej zebrali 12 koszów. Ale chciałbym jakby to ukazać w kontekście tego, gdzie to się dzieje, ponieważ pierwszy cud dokonuje się najprawdopodobniej, znaczy najewidentniej na ziemi izraelskiej. Natomiast drugie rozmnożenie chleba ma miejsce w ziemi dobrze mówię? Genazaret. Która była raczej miejscem, krainą, którą zamieszkiwali poganie. No i w tej pierwszej krainie, czy tym pierwszym miejscu, gdzie byli przede wszystkim Żydzi, jest informacja, że zebrali oni 12 koszów, co od razu nam gdzieś tam mamy skojarzenie z 12 plemionami Izraela, tak? Więc Jezus jako ten, który karmi właśnie Izrael, 12 pokoleń, w sensie naród. Natomiast informacja, że tu się wydarzyło coś takiego i zebrało 7 pełnych koszów na ziemi pogan, no to znowu mamy być może taką sugestię przez tą liczbę 7, która jest symbolem pewnej pełni, całości, tak?
że tak naprawdę Jezus zaspokaja potrzeby nie tylko narodu, ale właśnie tak naprawdę wszystkich ludzi, również innych ludzi spoza narodów, wszystkich narodów. Nie? No taka być może sugestia, no bo ewidentnie tutaj liczby są mocno przez Mateusza wyakcentowane, więc chyba jednak Mateusz postarał się o to, żeby te liczby tutaj nam wymienić, więc wydaje się, że były dla niego one ważne. Z pewnością te informacje o 4 i 5 tysiącach przede wszystkim nam pokazują ogrom, tak na dobrą sprawę, tych tłumów, że nie było to tam garstka ludzi, tylko to były rzesze, tysiące ludzi, których Jezus właśnie karmi. Tak? Natomiast, tak jak powiedziałem, jeden i drugi fragment skupia się w zasadzie na tym, co zostało zebrane. I chciałbym, żebyśmy to zapamiętali, ponieważ w tym bloczku tutaj, w tym fragmencie pierwszym, Jezus, odnosząc się do tych wydarzeń, się pyta, pamiętacie, ile koszów zebraliście? Pamiętacie tą sytuację i ile koszów zostało przez was ostatecznie zebrane? Więc do tego motywu, do tego stwierdzenia Ewangelista wraca, czy Jezus wraca w Ewangelii właśnie w tym fragmencie rozpoczynającym ten cały bloczek bardziej rozbudowany, ten drugi. Okej. Znaczenie cudu. Bo ewidentnie ten cud w Ewangeliach, on się pojawia jako jedyny cud we wszystkich Ewangeliach. Nie tylko synoptycznych, również w Ewangelii Jana, więc wydaje się, że ma on dosyć spore znaczenie ogólnie dla ewangelistów. Z komentarzy historyczno-kulturowych wynika dosyć ciekawa rzecz. Mianowicie Izrael, oczekując czasów mesjańskich, wyczekiwał nowego cudu manny. Cudu manny na pustyni. Nie wiem, czy było to bezpośrednio związane z oczekiwaniem nowego Mojżesza. Nie wiem, czy łączyli to akurat z koncepcją przyszłego Mojżesza, czy proroka podobnego do Mojżesza. Natomiast na pewno oczekiwali, że w dniach ostatnich wydarzy się coś na wzór właśnie tego, co się wydarzyło na pustyni w trakcie 40-letniej wędrówki, kiedy Bóg zabezpieczył Izrael właśnie manną z nieba i zabezpieczył ich potrzebę, nakarmił ich manną z nieba. Więc w Ewangelii Jana nawet te dwa wydarzenia są ze sobą powiązane, właśnie cud rozmnożenia chleba z manną na pustyni, kiedy uczniowie po tym cudzie czy pytają się, no, jaki znak uczynisz? Nasi ojcowie jedli manny na pustyni, że Mojżesz dał nam chleb, a ty właśnie jaki znak uczynisz? Więc to było bezpośrednio po rozmnożeniu chleba. Więc chyba nie do końca Jezus spełnił oczekiwania ludzi, inaczej sobie ten cud manny wyobrażali, natomiast ewidentnie Ewangelista wydaje się nawiązywać właśnie poprzez użyte tutaj sformułowania, że jest to właśnie coś na wzór tego, co się wydarzyło w trakcie Eksodusu, ponieważ używa tam określenia miejsce pustynne. Czyli dosłownie miejsce pustynne, więc to przywołuje na myśl właśnie tą pustynię, przez którą Izraelici wędrowali przez 40 lat, gdzie doświadczali właśnie tego Bożego zaopatrzenia. Również ciekawe jest to, że te określenia, czy ten sposób liczenia tutaj ludzi, tam mamy informacje o ilości, którzy jedli, ale tam jest mowa o sposobie liczenia, mianowicie nie licząc kobiet i dzieci. I zdaje się to właśnie nawiązywać do liczenia Izraela na pustyni. Tam też właśnie było, że było tyle i tyle, nie licząc kobiet i dzieci. Więc pewien, można powiedzieć, nowy cud manny. Ale w takim wymiarze może bardziej praktycznym, bardziej uniwersalnym również dla nas, taki ten cud wydaje się
być takim wyrazem, właśnie pokazaniem tego, że Bóg zaopatrza właśnie tych, którzy idą za Jezusem. Więc jest, Bóg zaopatrza tych, którzy są tym nowym, przyszłym Izraelem. Relacja między starym Izraelem, nowym Izraelem. Może też by trzeba było mówić, bo to też nie jest tak, że Jezus czyni coś nowego, ale bardziej odnawia, odbudowuje Izrael i właśnie tym odbudowanym Izraelem właśnie jest Kościół. Więc ten cud stanowi właśnie wyraz Bożego zaopatrzenia dla tych, którzy idą z Jezusem, czyli dla Kościoła. Nakarmienie tłumów przez ręce uczniów za pomocą niewielkiej ilości pokarmu z kolei stanowi pewien taki obraz, myślę, już Ci daję głos, obraz tego, że posiadając niewiele, ale będąc posłusznym Jezusowi, można wiele dokonać. Myślę, że takie coś możemy też z tego fragmentu wyciągnąć. Tak? Jeżeli oddajemy Mu to, co teoretycznie wydaje się niewielkie, ale oddajemy w Jego ręce, żeby On z tym coś uczynił, to mogą z tego być wielkie rzeczy. Słucham Cię. Słuchamy. Mhm. Dla wszystkich i na zawsze. Mówię do Żydów i do końca istnienia. Liczba 7 chyba niekoniecznie musi się odnosić do czasu, tylko w ogóle do idei pełni. Tak jest. I nawet w takich zestawieniach tak bywa, że właśnie różnicowane. Okej, dzięki. Dobra, co jeszcze możemy w takim razie z tego istotnego cudu wyciągnąć? No, ciekawe jest to, że opis, który mamy w tym, te słownictwo, które występuje w tym opisie rozmnożenia chleba, w obu, że Jezus błogosławi, łamie i daje chleb uczniom, wydaje się zapowiadać, czy być takim cieniem tego, co wydarzyło się w trakcie ostatniej wieczerzy, w trakcie którego Jezus daje chleb, ale mówi, że On jest pewnym znakiem, obrazem tego, co On czyni, tak? Że zaspokaja właśnie te, że On jest chlebem, On jest tym, który zaspokaja głód duchowy przez to, co czyni, mianowicie, że wydaje siebie dla zbawienia ludzi. Więc tutaj Jezus karmi ludzi fizycznie, ale ostatecznie w trakcie wieczerzy, czyniąc podobne gesty, wskazuje, że ostatecznie tak na dobrą sprawę przyszedł, aby być właśnie chlebem żywota, przez to, że umiera dla zbawienia świata, no? Zbawienia ludzkości. To jest też ciekawe, że mamy ten opis uczty Jezusa na pustyni tuż po opisie uczty Heroda, w trakcie której właśnie zostaje zabity Jan Chrzciciel, więc tamta uczta tamtego króla przynosi śmierć dla sługi pańskiego, natomiast uczta Jezusa na pustyni, mimo tego, że nie w pałacu, ale właśnie w miejscu pustynnym, gdzie teoretycznie żyć się nie, znaczy no, taka zawsze jest idea miejsca pustynnego w Biblii, że to jest miejsce wrogie życiu, to tam właśnie ze względu na to, że są ze szczególnym królem, mianowicie z Jezusem, dobrym pasterzem, że zostają ich potrzeby ludzi zaspokojone. Zaspokojone są potrzeby uczniów. Więc dwa fragmenty o rozmnożeniu chleba mamy już za sobą. Teraz będziemy przechodzić do kolejnej warstwy, kolejnej pary, mianowicie małowierność Piotra, wiara tłumów oraz wiara kobiety kananejskiej. Przeczytajmy sobie te dwa fragmenty. Tymczasem łódź miotana przez fale oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów. Wiatr bowiem był przeciwny. A o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział, ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr odpowiadając mu rzekł, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź.
I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał, mówiąc: Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: O małowierny, czemu zwątpiłeś? A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał. A ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc: Zaprawdę ty jesteś Synem Bożym. A gdy się przeprawili, przybyli do ziemi Genazaret i poznali go mężowie onej miejscowości, roznieśli wieść po całej owej okolicznej krainie i przeniesiono do niego wszystkich, którzy się źle mieli. I prosili go, aby się mogli dotknąć szaty jego, a którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni. I wyszedłszy stamtąd, udał się w okolice Tyru i Sydonu. I oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała, mówiąc: Zmiłuj się nade mną, Panie Synu Dawida, córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa. I przystąpiwszy, uczniowie jego prosili go, mówiąc: Odpraw ją, gdyż woła za nami. A on odpowiadając, rzekł: Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła: Panie, pomóż mi. A on odpowiadając, rzekł: Niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Ona zaś tak rzekła: Tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów ich. Wtedy Jezus odpowiadając, rzekł do niej: Niewiasto, wielka jest wiara twoja, niechaj ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. A gdy Jezus stamtąd odszedł, przyszedł nad Morze Galilejskie. Okej, mamy dwa fragmenty, które mówią o postawie przede wszystkim dwóch osób. Z jednej strony mamy ukazanego Piotra, bliskiego ucznia, z pochodzenia Żyda, kogoś, który chodził z Jezusem w zasadzie już od dłuższego czasu. A po drugiej mamy informację o przyjściu do Jezusa kobiety kananejki, więc poganki, która najprawdopodobniej widzi Jezusa po raz pierwszy raz w życiu, ale ewangelista niejako zestawia nam te dwa fragmenty, mimo że tak różne, że są to tak różne osoby. Powiedzcie mi, po czyjej stronie powinna być większa wiara? Teoretycznie. Piotra. A kto ma większą wiarę? Kobieta. Więc pytanie, dlaczego Mateusz robi nam takiego psikusa i zestawia ze sobą takie dwie historie. Ale tych jakby elementów wspólnych jest tu troszeczkę więcej. Mamy tutaj wołanie, tak? W jednym i w drugim. Więc dostrzeżenie przez jedną i drugą osobę w Jezusie kogoś szczególnego. Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. No do normalnej osoby się raczej czegoś takiego nie powie, tak? Z drugiej strony też mamy wołanie o ratunek. Panie, ratuj mnie, z ust Piotra. Natomiast tutaj przychodzi kobieta, która nie znała Jezusa, pierwszy raz go spotyka, ale z tego, co słyszała, to jawi jej się jako ktoś szczególny i nawet zaczyna sobie kojarzyć, że no chyba to jest, jeżeli z Izraela taki ktoś przychodzi, to może to jest ten Mesjasz, którego Żydzi oczekują. Więc ona woła wręcz do niego: Panie Synu Dawida, więc Mesjaszu, zmiłuj się nade mną, ratuj mnie, Panie pomóż mi. Więc te wołanie jednej i drugiej osoby i dostrzeżenie przez nich szczególnego autorytetu w Jezusie. Ale mamy informację, że w tych okolicznościach, które oni się w tych sytuacjach znaleźli, obaj doświadczają przeciwności. Piotr wychodzi z łodzi, idzie do Jezusa, ale w pewnym momencie się okazuje, że zaczyna dostrzegać falę, tak? Skupia się na falach, zaczyna tonąć. Natomiast więc teoretycznie Jezus mu mówi: przyjdź, więc zostaje zaproszony przez Jezusa. Natomiast się okazuje, że te przeciwności, którego dotykają, te fale, to sprawiają, że zaczyna właśnie tą wiarę tracić i zaczyna tonąć. Natomiast druga strona
Kobieta kananejska, no nie wydaje się, żeby była tu specjalnie zachęcona przez Jezusa w jakikolwiek sposób. No, okej, okay, przyszłaś, to w takim razie zróbmy, w czym mogę ci pomóc. Nie, ona wręcz to, co tutaj doświadcza, to ona doświadcza ogromnych przeciwności. Jezus wydaje się w ogóle nie zwracać na nią w ogóle uwagi. Uczniowie każą Jezusowi, żeby jej powiedział, żeby ją odprawił. Tak? Więc Jezus mówi, no ja nie przyszedłem do ciebie, do takiej osoby jak ty. Że no, nie, no, wręcz niewłaściwie byłoby, właśnie używa tego obrazu, brać chleb, rzucać szczeniętom i zabierać właśnie ze stołu dzieci. Tak? Od dzieci. A ona pomimo tych wszystkich jakby przeciwności wyraża właśnie w tym wszystkim wielką wiarę, pokazuje, że nawet pokazuje sytuację analogiczną do tego, co się dzieje na co dzień, że przecież nawet okruszyny spadają tak ze stołu panów. Właśnie, że i szczenięta się im posiłają, więc ona też tutaj wyraża pewną postawę uniżenia, pokory, ale ostatecznej też wielkiej wiary, że właśnie Jezus jest tym, którym może jej pomóc. I pomimo przeciwności, których doświadcza, Jezus właśnie wskazuje na jej wielką wiarę, którą wykazuje, czy postawę wiary, którą wykazuje w tej całej sytuacji. Więc jest z jednej strony ukazany ten kontrast między małowiernością Piotra, który powinien w tej całej sytuacji do samego końca okazać wiarę, ufność, nie skupiać się na przeciwnościach, z tą wiarą, która pomimo przeciwności tak ogromnej właśnie jest, wytrwała aż do samego końca i Jezus właśnie tą wielką wiarę, postawę wiary od tej poganki no, docenia, tak? I ostatecznie uzdrawia jej córkę. Czy ta pochwała wiary tej kobiety kojarzy nam się z jakąś inną sceną, którą już omawialiśmy w innym miejscu Ewangelii? Czy była już taka wiara, gdzie Jezus właśnie mówi, niewiasto, wielka jest twoja wiara? Coś takiego było? Krwotok miała. Okej. Okay. A pamiętam jakiś szczegół. Co ona zrobiła, że przyszła do Jezusa, ale co tam się działo? Ona dotknęła się jego frędzli. Więc w tamtej historii, którą mamy z poprzedniej części Ewangelii, mamy kobietę, która ma tak wielką wiarę, że wierzy w to, że wystarczyło, że dotknie się frędzla szaty, czyli dotknie się Jezusa i zostanie uzdrowiona. I tu mamy podobną kobietę o wielkiej wierze, natomiast ten motyw dotknięcia się Jezusa, on się pojawia tu też, nie? On się pojawia właśnie w kontekście tych, do których przychodzi Jezus, którzy są też poganami, jak tak poganka, to się dzieje właśnie w Genezaret, którzy rozpoznają Jezusa, tak, rozpoznają w nim kogoś szczególnego, mimo tego, że poganie, tak, rozpoznają, przychodzą do niego i każdy, kto się go dotknął, został uzdrowione, więc niejako te motywy z tego fragmentu o kobiecie cierpiącej na krwotok, która się dotknęła Jezusa, zostają tutaj rozbite na dwie inne historie, tak? Tych, którzy się pogan, którzy przychodzą, aby się dotknąć Jezusa, a tutaj kobiety kananejskiej, która ma właśnie wielką wiarę na podobną do tej wiary kobiety cierpiącej na krwotok. Więc dotknięcie się Jezusa, on jest tak na dobrą sprawę już tutaj w tym momencie pewnym kodem w Ewangelii, wyrażającym po prostu ogromną wiarę. Tak? Ona miała, tak jak tamta kobieta kananejska, ona wierzyła, że tylko się dotknie i będzie uzdrowiona. Ci się dotykają i są uzdrowieni, więc Mateusz jakby pokazuje przez ich gest, że to są ludzie, którzy mają po prostu wielką, wielką, wielką wiarę, właśnie dostrzegając w nim kogoś szczególnego, który może im pomóc. Okej. Tak jak powiedziałem, to się dzieje w ziemi Genezaret, dotyczy zatem pogan, a to się dzieje w okolicach Tyru i Sydonu, więc właśnie też dwa fragmenty, które dzieją się w krainie pogan.
Więc tutaj mamy też dosyć ciekawą kwestię, ponieważ uczniowie po raz pierwszy stwierdzają, kto z nimi jest, że zaprawdę Ty jesteś Synem Bożym. I to też jest taka ciekawa rzecz, ponieważ mieliśmy już w Ewangelii też inną historię, bardzo podobną, kiedy zresztą Jezus płynie do ziemi pogan pierwszy raz, natomiast doświadczają burzy na jeziorze, Jezus ucisza burzę i tam uczniowie są przerażeni, zdumieni i jedynie co robią, to pytają, no to kto to jest? To kto to jest, że nawet wicher i morze są mu posłuszne? A tutaj widać już pewien progres, tak? Progres uczniów, którzy przy bardzo podobnej sytuacji, też tutaj się burza zostaje uciszona, tak? Wiatry się uciszają, ale tutaj już jest ta refleksja, że już, że zaprawdę Ty jesteś Synem Bożym. Już nie pytanie, kim On jest, ale właśnie ta refleksja, że On jest Synem Bożym. Więc po jednej stronie mamy rozpoznanie w Chrystusie Syna Bożego, po drugiej stronie mamy rozpoznanie przez pogankę w Nim Syna Dawida, czyli Mesjasza. I to są pewne tytuły świadczące o tym, kim jest Jezus, a które będą właśnie znowu tutaj wyrażone, na przykład w wyznaniu Piotra. Tyś jest Mesjasz, Syn Boga żywego. Więc one się nam tutaj pojawią jeszcze w późniejszym fragmencie. Ale właśnie dostrzeżenie w Chrystusie kogoś szczególnego, o szczególnym autorytecie. Syn Boży, Syn Dawida, Mesjasz. Okej. Okay. Małowierność Piotra oraz wiara tłumów. Ja to rozbiłem na takie cztery cząstki. Pierwsze i trzecia, czyli informacje o przeprawie, także że łódź była miotana falami, że oddaliła się o wiele stadiów, natomiast tutaj informacja, że się już przeprawili na drugi brzeg. B1, informacja, co się tam dzieje na tym jeziorze, jak Jezus przychodzi do uczniów, natomiast tu jak przychodzi już do ziemi Genazaret, tutaj uczniowie nie rozpoznają początkowo, kto przyszedł, natomiast tutaj jest powiedziane, że właśnie poznali go mężowie, tak, że zrozumieli, kto do nich przyszedł, przyszli do niego z wiarą, i więc ich wiara wyrażająca się w dotknięciu go i byciu uzdrowionym kontrastuje znowu z tą niewiarą, czy małowiernością, niedostateczną wiarą, może tak, Piotra, czyli ucznia Jezusa. No i ten element B1, element B, czyli B1, można przedstawić też w takim układzie właśnie schodkowym, gdzie elementy małe A, A1, A2 mają właśnie tą informację o pójściu po, tym kroczeniu po morzu, tak, informacja, że Jezus kroczył do nich po morzu. A tutaj 28, właśnie ta prośba Piotra, aby Jezus jemu kazał pójść po wodzie. W elemencie B1 uczniowie są ukazani jako ci, którzy są zatrwożeni, myślą, że to zjawa i ze strachu wręcz krzyknęli. A z kolei w B2 mamy Piotra, który widzi z kolei wichurę, zlęka się i też krzyczy właśnie: Panie, Panie, ratuj mnie, więc strach, tak? W jednym i drugim mamy strach i brak wiary czy zaufania uczniów. W C1 Jezus zwraca się do nich, do tych zlęknionych uczniów: ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. Natomiast w C2 to uczniowie dostrzegają już właśnie po ustaniu wiatrów, że Jezus jest kimś szczególnym, oddają mu pokłon i mówią: zaprawdę Ty jesteś Synem Bożym. Nie bójcie się, ja jestem. Tutaj wyznanie właśnie, że Ty jesteś Synem Bożym. Taka ciekawa jeszcze informacja, pora świtania, czyli ta czwarta straż nocna, to jest pora świtania od godziny 3 do 6. W Biblii często jest takim czasem właśnie Bożej zbawczej interwencji. Właśnie Bóg przychodzi, interweniuje
wybawia swój lud. Więc taki też troszeczkę motyw właśnie do Starego Testamentu nawiązujący. No i po drugiej stronie te tłumy, tak, przybyli do ziemi Genezaret, a później roznieśli wieść o nim po całej okolicznej krainie. Poznali go mężowie o nim powieści, czyli rozpoznali w nim kogoś szczególnego i tutaj wyrazili właśnie tą wiarę w niego poprzez dotyk i zostali uzdrowieni. Czyli wiara. Okej. Ta cała scena, która się dzieje tutaj, pierwsza rzecz, to są poganie, którzy przychodzą dotykać Jezusa, więc pierwsza rzecz, Żyd ogólnie by sobie na to nie pozwolił. Taki standardowy rzecz, a tym bardziej ci najbardziej teoretycznie sprawiedliwi, tak, ci faryzeusze. Co znaczy faryzeusz? Oddzielony. Oddzielony właśnie od tego, co nieczyste. Faryzeusze, ta scena pokazuje taki bardzo silny kontrast właśnie między Jezusem a faryzeuszami, którzy właśnie jako ci sprawiedliwi, oddzieleni, czyści, nie pozwoliliby sobie na to, żeby dać się dotknąć poganom, a jeszcze żeby to tłumy były, to już nie wiadomo, co wśród tych tłumów się tam jeszcze kryje, jakie nieczystości. No i ponieważ naraziło ich to powiem na nieczystość rytualną, więc oni by nigdy czegoś takiego nie zrobili, natomiast Jezus właśnie daje się dotykać. Więc jest to pewne też wprowadzenie do tematu kolejnej perykopy, mianowicie prawdziwej nieczystości. Tak? Więc po tej całej sytuacji przychodzą faryzeusze i zaczynają się tam pytać o pewne za chwilę będziemy sobie to omawiać, ale chciałbym zaznaczyć, że ten fragment jakby poprzedza bezpośrednio ten fragment, kiedy faryzeusze przychodzą i się pytają o kwestie właśnie związanych z czystością. Także myją nie my tymi rękami, tak? Uczniowie i jedzą nie my tymi rękami. I dlaczego tak jest? Więc to jest wprowadzenie pewnego tematu odnośnie prawdziwej nieczystości. Jezus pozwala siebie dotykać nieczystym poganom, tłumom, pośród których nie wiadomo, jakie nieczystości się kryją. Tak? I zostają ci ludzie też właśnie uzdrowieni. Dobra. Taka troszeczkę mozaika może, takich nawiązań do tekstów Starego Testamentu. Ich jest tak dużo, że nie jesteśmy w stanie tutaj przeczytać wszystkiego, ale chciałbym zbudować jakby pewien taki obraz z tych tekstów Starego Testamentu, w zasadzie podobny do tego, co się dzieje właśnie w tej całej scenie. Twa droga wiodła przez morze, a przez wody gwałtowne twa ścieżka. Mówi jeden z psalmów. On kroczy po falach wzburzonych, księdze Hioba. On wyciąga rękę z wysoka i chwyta mnie, wydobywa mnie z toni ogromnej. W swoim ucisku wołali do Pana, a On uwolnił od trwogi, zamienił burzę w wietrzyk łagodny, a fale morskie umilkły. Boże nasz, który uśmierzasz burzliwy szum morza, huk jego fal. I wydaje się, że właśnie to, co się dzieje w tej całej scenie, w tym opisie tej całej sceny, on tak mocno koreluje z tymi różnymi fragmentami Starego Testamentu, które mówiły o Jahwe. O tym właśnie, który kroczy po morzu, który ratuje lud. No oczywiście to są pewne obrazy też. Ja się w sumie tu głównie ograniczyłem do psalmów, moglibyśmy jeszcze wiele innych tekstów wymienić. Właśnie Bóg kroczy po morzu, który wydobywa swój lud z toni morskiej, oczywiście jako pewnego obrazu doświadczeń, tak, czy przeciwności właśnie. I wydaje się, że opis cudu nawiązuje właśnie do wielu tekstów dotyczących Jahwe ze Starego Testamentu. Myśmy sobie mówili już w kontekście uciszenia burzy, że to była pewna cecha charakterystyczna, która dotyczyła wyłącznie Jahwe, mianowicie władzy nad siłami natury, a Jezus w Ewangelii Mateusza w tym fragmencie uciszonym burzy pokazuje jakby swój autorytet nad siłami natury, więc niejako ewangelista sugeruje, kim jest Jezus, że jest właśnie tym Jahwe, który ucisza burzę. I tutaj podobnie ten cały opis wydaje się pokazywać właśnie, że Jezus jest kimś takim jak Jahwe, nie?
Co w takim wypadku oznaczałyby słowa Jezusa odwagi, ja jestem, nie bójcie się? Możemy czy oczywiście to odczytać, że jest to proste stwierdzenie, no spokojnie chłopaki, to ja. Nie musicie się obawiać, nie jestem żadną zjawą, to ja, wasz Jezus. Nie? Natomiast wydaje się, że właśnie odczytane te fragmenty, te słowa w takim kontekście, czyli w takim zrozumieniu, że przez ten fragment jest tyle, czy też w tym fragmencie znajdujemy tyle aluzji do tekstów Starego Testamentu mówiących o Jahwe, to pytanie jest, to moja sugestia jest też taka, że to określenie, czy te słowa nie bójcie się, wydają się nawiązywać do słów Mojżesza w kontekście przejścia Izraela przez morze, kiedy widzą za sobą Egipcjan i właśnie wtedy Mojżesz mówił do nich, nie bójcie się. Ale też te słowa się pojawiają w kontekście objawienia się Boga właśnie na Synaju. Też tam zostają wypowiadane, nie lękajcie się. A tutaj doświadczają pewnego spotkania z kimś szczególnym i wydaje im się, że wydaje im się to spotkanie dosyć straszne, podobnie jak spotkanie właśnie z Bogiem pod Synajem, kiedy Bóg tam wprawdzie w grzmotach, w wichrze, tak? W ogniu też, z tego co pamiętam, Bóg się objawia. Natomiast te słowa się tam bardzo podobne pojawiają. Więc pytanie jest takie, czy te słowa ja jestem mogą zostać zrozumiane właśnie jako ta starotestamentalna samoidentyfikacja Jahwe, która się pojawia w tekstach Starego Testamentu, aczkolwiek wydaje się, że przynajmniej w niektórych tekstach Nowego Testamentu Jezus właśnie przez te stwierdzenia ja jestem, wydaje się również stwierdzać swoją boskość. Tak? Głównie mam tu na myśli Ewangelię Jana. Więc pytanie, czy i tutaj nie można by było w ten sposób tego tak spojrzeć? To, co przedstawiłeś, to skojarzenia, po pierwsze, jakie mogły funkcjonować w głowach Żydów i uczniów, jedna rzecz, ale z drugiej strony po tym wezwaniu uczniów, do uczniów skierowanym z Jezusa, no Piotr mówi co? Każ mi pójść. A co by właśnie mogło znaczyć w tym momencie, jeżeli Jezus miałby tylko powiedzieć, co tylko ja, ale tylko ja chodzę po wodzie, tak, to prawda, to jest absurdalne, ale po prostu ja chodzę, ale co by miało w tym momencie znaczyć? On go prosi o coś, co jest niemożliwe dla człowieka, nie? Jezus musiałby być w stanie dokonać czegoś od tej, z tą materią, aby Piotr mógł na niej stanąć, co się zwykle nie zdarza. No właśnie, to też jest, to też była właśnie moja sugestia, że Piotr prosi o coś, co byłoby jedynie sensowne, jeżeli byłoby skierowane w stosunku do kogoś zupełnie nie z tej ziemi. Tylko właśnie względem Boga, nie? Ale też ciekawe jest to, że uczniowie pierwszy raz właśnie w kontekście tej całej sytuacji wyznają, że Jezus jest Synem Bożym. Wyznanie, niejako wyznają bóstwo. Jezus czyni to, co Jahwe. Jezus jest, czyni to, co Jahwe, jest kimś jak Jahwe. Jest Synem Boga. Jest jak Jahwe. Okej. Po drugiej stronie mamy wiarę kobiety, tak, kananejskiej. Postaram się to też przyspieszyć troszeczkę. Więc mamy znowu informację, gdzie przybył, a później gdzie się oddalił znowu. Mamy informację o tym, że przyszła kobieta z konkretnym problemem, tak, że córka jej była dręczona przez demona. Natomiast na końcu, w tym elemencie przedostatnim, zostaje jej córka uzdrowiona z kolei. Natomiast C1 to jest opis właśnie tych przeciwności, których ona doświadcza, tych słów Jezusa, że w zasadzie no, on nie powinien względem jej zadziałać, ponieważ nie do niej przyszedł, natomiast ostatecznie ona jest wytrwała, a w elemencie C1 Jezus właśnie podkreśla właśnie wielkość jej wiary właśnie ze względu na tą jej wiarę. Doświadczy ona właśnie tego uzdrowienia córki. I to nie jest wiara, tak już kilkukrotnie to podkreślałem w trakcie innych wykładów, że nie jest to wiara w sam cud, tylko wiara w to, że Jezus jest kimś właśnie szczególnym, który może w tej całej sytuacji zainterweniować i uzdrowić córkę. No, więc ten fragment znowu nas kieruje na
nasze oczy właśnie na rolę wiary, czyli rolę zaufania względem Jezusa jako kogoś obdarzonego szczególnym, czy obdarzonego, kogoś posiadającego szczególny autorytet i być może właśnie w domyśle nawet, że jest to sam, wydaje się, że nawet ewangelista pokazuje, że jest to sam Jahwe, który przyszedł w ciele. Nie? Okej. No i teraz przejdziemy sobie do dwóch fragmentów, które są w środku. My często je czytamy jako jedną perykopę, powiedzmy, tak, jako pewną całość. W opracowaniach, w sensie w komentarzach, bardzo często właśnie one są rozdzielone na dwa, właśnie w takich granicach. No i wydaje mi się, że struktura, jakby, która tam wewnętrznie się nam zaraz ukaże, zdaje się potwierdzać właśnie takie odczytanie z podziałem właśnie na dwie odrębne jednostki tematyczne. Ale przeczytajmy sobie je razem. Wtedy przystąpili do Jezusa faryzeusze oraz uczeni w piśmie z Jerozolimy, mówiąc: dlaczego uczniowie Twoi przystępują na naukę starszych? Nie myją bowiem rąk, gdy chleb jedzą. On zaś odpowiadając rzekł im: a dlaczego to Wy przystępujecie przykazanie Boże dla nauki Waszej? A wszak Bóg powiedział: czci ojca i matkę, oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć. A Wy powiadacie: ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce, to co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę. Taki nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swojej. Tak to unieważniliście Słowo Boże przez naukę swoją. Obłudnicy, dobrze prorokował o was Izajasz w słowach: lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. I przywoławszy do siebie lud, rzekł im: słuchajcie i zrozumiejcie, nie to, co wchodzi do ust, kala człowieka, lecz to, co z ust wychodzi, to kala człowieka. Wtedy przystąpili uczniowie i rzekli do niego: wiesz, że faryzeusze, usłyszawszy to słowo, zgorszyli się? A on odpowiadając rzekł: wszelka roślina, której nie zasadził Ojciec Niebieski, wykorzeniona zostanie. Zostawcie ich. Ślepi są przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. A odpowiadając Piotr rzekł mu: wyłóż nam to podobieństwo. A on rzekł: to i wy jeszcze nie rozumiecie? Czyż nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, idzie do żołądka i na zewnątrz się wydala? Ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to kala człowieka. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To właśnie kala człowieka, ale jedzenie nieumytymi rękoma nie kala człowieka. Więc mamy dwa fragmenty. Rozmowę, po jednej stronie mamy rozmowę Jezusa z faryzeuszami, tutaj mamy po drugiej stronie rozmowę Jezusa z uczniami. Z jednej strony mamy krytykę faryzeuszów jako tych, którzy poprzez swoje nauki znieśli, czy unieważnili w zasadzie Boże przykazania coś, co w ich mniemaniu, bo tak miała działać tradycja starszych, czy ta ustna Tora, która miała być niejako ogrodzeniem pewnym dodatkowym dla Tory, żeby tamta nie została złamana, ostatecznie się okazała pójść takimi dziwnymi, w takie dziwne miejsca, to ogrodzenie, że wręcz unieważniała w wielu miejscach właśnie Boże nakazy. I tak na dobrą sprawę była w wielu miejscach, bardziej wskazywała, w jaki sposób Boże przykazania można ominąć sobie dla swoich własnych... Bezprawia, tak. Coś, co miało służyć ku dobremu, ostatecznie wykształciło taki system, w którym w zasadzie próbowano bezprawie usprawiedliwiać. No. Więc tutaj Jezus wskazuje również na ich problem, na dobrą sprawę, że z jednej strony oczywiście na ich naukę, ale tak naprawdę ta nauka, ona wyraża po prostu obłudę, tak? Z jednej strony uważają się, przestrzegając tradycji starszych, jako właśnie sprawiedliwi, ale właśnie są nieprawymi, ponieważ ta nauka jest po prostu niezgodna z Bożym Słowem, więc niejako jest sama
praktykując taką te nakazy tej praktyki, oni są obłudnikami. Tak, z jednej strony mówią, że przestrzegają prawa, a w rzeczywistości nie przestrzegają. I to jest problem w zasadzie wewnątrz, tak? Że problem jest ich sercem, które jest daleko, daleko od Boga. Natomiast tu właśnie Jezus pokazuje, bo tu się wszystko zaczyna od pytania o nieczystość, tak? Jedzenie nieczystymi rękoma. Natomiast Jezus tutaj stwierdza, że jedzenie nieumytymi rękoma nie kala człowieka, ale to, co właśnie kala człowieka, to jest problem jego serca. Nie? Czyli oni mają problem z sercem i to jest tak na dobrą sprawę o wiele większy problem niż kwestia tego, czy ktoś popryskał tam, w zasadzie polał trochę ręce wodą i odmówił błogosławieństwo przy tym, bo do tego się ta tradycja starszych odnosiła, tak? Więc Jezus wskazuje właśnie tutaj swoim uczniom na prawdziwą nieczystość, na prawdziwy problem, którego należy unikać, mianowicie właśnie te wszystkie rzeczy, które pochodzą z serca, ponieważ one kalają. One kalają człowieka, tak? Czynią człowieka brudnym przed Bogiem i nieczystym. Jeżeli byśmy sobie zobaczyli, jak fragment ten pierwszy jest zbudowany, no to właśnie mamy informację, że przyszli faryzeusze i mówiąc do Jezusa, a tutaj Jezus odpowiadając im, tak? Jako dopełnienie. Tu jest pytanie, dlaczego twoi uczniowie przystępują naukę starszych? Nie mają bowiem rąk, gdy chleb jedzą. A Jezus w zasadzie nie odpowiada, tylko odbija piłeczkę w tym fragmencie. I pyta, a dlaczego wy przestępujecie przykazania Boże dla nauki waszej? Oni się pytają o naukę starszych, coś, co teoretycznie powinno mieć mniejszą rangę niż słowo, które skierował do nich Bóg. A Jezus ukazuje, że tak naprawdę oni są tymi, którzy nie przestrzegają tego, co Bóg nakazał im przestrzegać i odnosi się wprawdzie nie do tej praktyki, o której tutaj jest mowa, czyli o tej praktyce mycia rąk przed jedzeniem, ale do czegoś, co wynikało z jakby najbardziej fundamentalnej części prawa, czyli właśnie dekalogu, tak? Czyli o czci względem rodziców, która z jednej strony miała się wyrażać właśnie w postaci posłuszeństwa za młodu, tak? Ale też o takiej praktycznej opiece nad rodzicami później, kiedy tamci już na starość, tak? Natomiast w ramach praktyki właśnie faryzejskiej, czy tej tradycji starszych, istniała pewna koncepcja, że takiej pomocy nie trzeba było udzielić w momencie, kiedy, na przykład pieniężnej właśnie, nie trzeba było udzielić w momencie, kiedy te pieniądze miałyby zostać ofiarowane na świątynię, na ofiarę świątyni. Więc w tym momencie oni ukazywali to jako rzecz ważniejszą, właśnie oddanie na świątynię, niż dla rodziców. I to też jest takie dosyć ciekawe, bo to idzie jakby kompletnie właśnie zupełnie po przeciwnej linii do tego, co naucza Jezus, nie? Że dla niego nie ofiara jest najważniejsza, czy w ogóle nie tylko dla Jezusa, ale w ogóle w koncepcji Boga Jahwe, który w Starym Testamencie tak się objawił Izraelu, że to nie to było dla niego najważniejsze, ale właśnie postawa serca względem ludzi. I w zasadzie faryzeusze powinni to wiedzieć. To nie jest coś, co Jezus przyniósł jako jakieś nowe objawienie, a cały Stary Testament mówił, że ofiary są najważniejsze i służba świątynna, post, modlitwa, a cała reszta to jest jakaś tam kwestia drugorzędna. Jak przychodzili prorocy, myślę tu na przykład właśnie o tych fragmentach z czego to mieliśmy? Z Ozeasza, tak? Z Ozeasza? Izajasz, tak? Mówił o poście, tak? Że oni tam poszczą, przestrzegają jakichś różnych dni, modlą. Głównie tam była chyba kwestia postu. Ale się okazuje, że to nie o to chodzi. Nie? Nakarm właśnie z głodnego, tak, nagiego. Tak. Więc okaż miłosierdzie przede wszystkim. Więc Jezus oczywiście nie w Ewangelii nie będzie całkowicie zaprzeczał wartości ofiary, tak, służby świątynnej i tak dalej, i tak dalej.
co na przykład się wyrazi w krytyce później faryzeuszy, że no, te rzeczy należało robić, jak miłosierdzie, tak, miłość względem innych, a tamtych nie zaniedbywać, ale to było istotą, a wyście robili coś zupełnie pomniejszego, a zapomnieliście to, co stanowi istotę. I tutaj właśnie ta nauka faryzejska wydaje się być bardzo dobrym obrazem tego, o czym Jezus mówi, że oni bardziej uważali, że ważniejsza jest ofiara na świątynię niż pomoc praktyczna tu i teraz rodzicom, która wynikała właśnie również z samego prawa. Więc Jezus mówi właśnie, że są obłudnikami, o których prorokował Izajasz, więc właśnie też ten prorok, który mówił o tego typu postawach wśród Izraelu, właśnie, że lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi, którzy są po prostu obłudne i znoszą Boże przykazania. Okej, okay. nie tego oczekuje Bóg. Bóg bardziej niż na umyte ręce zwraca uwagę na czystość i nieobłudność serca, na postawę serca. No i mamy drugi fragment, kiedy właśnie przychodzą, czy w zasadzie Jezus wzywa do siebie lud, czy wzywa do siebie swoich uczniów, którzy go słuchają i właśnie wzywa ich do słuchania i zrozumienia tego obrazu. Wydaje się, że właśnie Jezus w tych słowach słuchajcie i zrozumiejcie też podkreśla z jednej strony trudność zrozumienia tego, ale z drugiej strony podkreśla wagę tego, co chce przez te słowa powiedzieć. Właśnie, że nie to, co do ust wchodzi, ale właśnie to, co z ust wychodzi. My, kiedy mówimy, że z ust wychodzi, to mamy na myśli co? Że chodzi o nasze słowa, tak? I ta idea właśnie tych złych słów, które świadczą o stanie serca, ona nam się już pojawiła w trakcie naszego ostatniego wykładu, tak jak właśnie padały różnego rodzaju stwierdzenia pokolenia, ale przede wszystkim przywódców religijnych względem Jezusa, którzy oskarżali go tam na przykład o to, że jest celnikiem, że jada z celnikami, z grzesznikami i pijaka, że jest grzesznik i pijak, tak? Tak? Grzesznik i pijak? Dobrze mówię. No, ale w każdym razie wiemy, o co chodzi, więc oni... Żarłok i pijak. Żarłok i pijak. Że wypędza mocą Belzebuba, więc Jezus stwierdził, że to, co oni mówią o nim, tak naprawdę to są rzeczy tak naprawdę świadczące o stanie ich serca. Bo człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, dobre słowa. Natomiast człowiek ze złego skarbca wydobywa właśnie złe rzeczy. I te słowa, które oni wypowiadali, świadczyły o stanie ich serca, więc ten problem serca zostaje tutaj poruszony w tym fragmencie o faryzeuszach, ale Jezus właśnie tutaj mówiąc, tłumacząc ten obraz tego, co kala, właśnie mówi o tego, co wychodzi z ust, czyli wraca do tej idei wypowiadanych słów. Więc mamy w ramach tego naszego całego fragmentu dwa miejsca, w którym Jezus jest mowa o zrozumieniu. Tak więc z jednej strony w wersecie 10 mamy właśnie wezwanie Jezusa, żeby lud słuchał i rozumiał, a z drugiej strony mamy w 15 wersecie i 16 prośbę Piotra, aby wyłożył im Jezus to podobieństwo, ten obraz, o którym tutaj mówi, a Jezus ma wyrzut, że oni, czy pyta, ale to jest to pewne pytanie z wyrzutem, że jeszcze nie rozumiecie, jeszcze nie wiecie, o co chodzi. No i mamy tutaj dwa razy właśnie ten obraz, raz tutaj tylko przywołany jako pewne, tylko jako obraz, natomiast w tym drugim elemencie zostaje on na samym końcu wytłumaczony właśnie, że to, co wychodzi z samego serca, to są najróżniejsze właśnie rzeczy, tak? Złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa, więc zarówno czyny, jak i słowa. Ale wygląda na to, że zaczyna się wszystko od myśli po prostu. Mhm.
Znaczy na pewno wskazuje, że źródłem tego zawsze jest serce, nie? Że to nie bierze się znikąd, ale właśnie... właśnie jak, z... zaczyna myśleć, jak myśli. Tak, tak. A podejrzewam, że po prostu Paweł by to powiedział no, z serca, które jest pod wpływem ciała. Ciała. Ten ciała, ciała, tak, tak. Ciała. Natomiast w samym centrum mamy informację, że przystąpili uczniowie i właśnie powiedzieli, że faryzeusze, usłyszawszy to słowo, które do nich tam mówił, zgorszyli się, czy on o tym wie. A Jezus używa tutaj dwóch obrazów, odpowiadając właśnie na to, że wszelka roślina, której nie zasadził Ojciec Niebieski, wykorzeniona zostawi, zostawcie ich. Tutaj drugi obraz. Ślepi są przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. I są to dwa obrazy, jakbyśmy je odczytali. Wyrwanie rośliny, wpadnięcie w dół. Co Jezus tutaj mówi w tych dwóch obrazach? Wykorzenienie, wpadnięcie w dół. Jak my je odczytujemy jako czytelnicy Ewangelii. Bo to jest... coś finalnego, coś co jest... Pierwsze jest, wydaje się, jeżeli mówisz o pierwszym obrazie, to jest roślina, tak? Mhm. Druga to jest kwestia ślepoty. No, wydaje się, że jedno jest z drugim jest powiązane. Przy czym pierwsza sugeruje to, że jednak oni obrali kierunek, który nie jest jakby ugruntowany na tym, co jest wolą Boga, tak? I wszelka roślina, której nie zasadził Ojciec, to Ewangelia nam może powiedzieć tak, nie wsłuchali się w Ojca dostatecznie, w związku z tym też Go nie zrozumieli i zaczęli tworzyć swoją historię. I to miałeś tam w tych takich tekstach wcześniejszych, że po prostu daremnie oddajecie mi cześć, bo to jest lekcja. Obraliście swoją drogę. Nauka wasza, tak? Mm-hmm. Więc wydaje się, że z tą rośliną jest jakby to obraz tego, że tego ja, co wy jakby teraz usiłujecie i zachowywać i uczyć, to w ogóle nie ma ze mną nic wspólnego. Czyli nie wkorzenili się w Boga, w Jego naukę, tylko właśnie poszli swoją drogą. Nie? Tak, czyli w tym sensie to tego Ojciec nie zasadził, tak? Mhm. I to jest ciekawe, bo oni musieli robić niesamowite wrażenie swoją gorliwością, całokształtem jakby wyrzeczenia życia, jakie prowadzili. No, ciekawe. No i potem są jeszcze ślepi. Słucham? I potem jeszcze ten drugi obraz ślepi. Mhm. Tak. Wydaje się, że po prostu... sekundkę, dokończę tutaj. Będzie po moje skarżenie jest po prostu takie, że oni nie rozumieją tego, o co Bogu chodzi. Mhm. I postępują w tym niezrozumieniu. Duchowa ślepota, niezrozumienie. Mhm. W Starym Testamencie słowo dół jest odpowiedź ze synonimem groba po śmierci. Bo jest w Starym Testamencie słowo dół jest synonimem też o określeniu grobu albo śmierci, na przykład Psalm 16. Bo nie pozostawisz mnie w Szeolu, nie pozwolisz, żeby twój lojalny sługa ujrzał dół. Mhm. Czyli tutaj można by powiedzieć po prostu, że paść do dołu, czyli po prostu do grobu, nie? Czyli oboje umrą, nie? Tak samo jak ta roślina, po prostu jak jest wyrwana, to umrze, nie? Albo po prostu popaść też w jakieś bardzo niekorzystną sytuację, tak? Psalmy też sugerują, że no, na pewno to dla mnie osobiście stanowi, znaczy to tak odczytuję, że jest to jakiś pewien obraz klęski po prostu, że idą, ale ostatecznie idą w taką drogą, która prowadzi niestety w miejsce, gdzie do którego wpadają, tak? Ale to jest właśnie obraz klęski. Więc ta wszelka roślina, której nie zasadził Ojciec wykorzeniona zostanie, to wydaje się nawiązywać do takiego obrazu w sądu, tak? Że w zasadzie od zwiastowania Jana Chrzciciela mamy te obrazy sądu w postaci właśnie, czy właśnie w obrazach roślin, które nie wydając owocu zostają wrzucone w ogień. Ale właśnie tu się pojawia coś takiego, że roślina, której nie zasadził Ojciec Niebieski, jeżeli nie zasadził jej Ojciec, to kto ją zasadził?
Bo Jezus używa tego obrazu, mówiąc, że przychodzi zły i sieje swoje. A faryzeusze od samego początku ukazani są nie jako synowie ojca, tylko synowie żmij, tak? Więc tam też troszeczkę tego obrazu właśnie jako potomstwo węża, tak? I tutaj wydaje mi się, że ta centralna wypowiedź jest jeszcze o tyle ciekawa, że w tej cząstce B2 ślepi są przewodnikami ślepych, jest w sumie powiązane dwa środowiska i liderów, którzy się nie mają widzącymi i rozumiejącymi, i też tych, którzy są ich naśladowcami. Są ich naśladowcami, którzy po prostu słuchają w sposób jakby niedostatecznie krytyczny. To jest, teraz przyszło takie skojarzenie z listów Pawła, tak? Który zapowiada, że będzie czas, kiedy ludzie sobie będą szukać nauczycieli według tego, co im się podoba. I w sumie nagle nastaje jakby połączenie znowu środowiska tego, kto chce czego słuchać i czego nie chce słuchać, z tym środowiskiem prowadzących, który jakby się świetnie wkomponowuje, tak? To jest bardzo ciekawe. Bo w sumie, no Jezus w innych Ewangeliach, w sumie tak Mateusz chyba też, bo no, to nie jest tak, że coś, że tylko liderom dostaje za obłudę, tak? Ludowi też się dostaje za obłudę. No zdecydowaną przewagą właśnie liderów, liderów, nie? Oczywiście, bo są odpowiedzialni, a natomiast po prostu to nie jest tak, że tylko jedni ślepi słyszą jakąś pretensję, czy jakąś pewną uwagę krytyczną. Więc... dwie wypowiedzi, właśnie obraz sądy, obraz klęski. Jezus mówi, zostawcie ich, niech prowadzą innych ślepych. Tak? Jeżeli ślepy ślepego prowadzi, to tak naprawdę oboje skończą w tym samym miejscu. Oni idą na zatracenie i każdy, kto właśnie idzie w ich postępowaniu, w ich postawie, idzie dokładnie tą samą drogą ku klęsce, ku zagładzie, ku śmierci tak na dobrą sprawę. Więc Jezus właśnie pokazuje, droga, którą kroczą faryzeusze, jest drogą, której końcem jest klęska, której końcem jest śmierć, tak? Sąd. Więc nie idźcie tą drogą, zostawcie ich. Na tym skończymy sobie naszą drugą część, więc mamy skończoną. Skończyliśmy. To już mamy ten cały wstęp, tak? Skończyliśmy teraz to. Po przerwie, już do samego końca, będziemy skupiać się na tym bloczku po tej stronie. Więc zapraszam Was na przerwę.